Dzień dobry Państwu, niezmiernie miło mi jest Was powitać na wykładzie w ramach tegorocznej Nocy Muzeów. Niestety z wiadomych przyczyn nie możemy spotkać się wszyscy razem w Żuławskim Parku Historycznym, dlatego postanowiliśmy dla Państwa przygotować dzisiejszy wykład w formie online. Wykład bardzo istotny. W tym roku obchodzimy bowiem 450. rocznicę powstania Nowego Dworu Gdańskiego. I warto byłoby porozmawiać o tym, jak stolica Żuław powstała. Dlatego też niezmiernie miło mi jest zaprosić Państwa na wykład Początki Nowego Dworu Gdańskiego. Zanim jednak dojdziemy do właściwej jego części, warto by było zwrócić uwagę, po co w ogóle mówimy o historii Nowego Dworu Gdańskiego i jakie spotykamy na tej niwie problemy. No, ja sobie to nazwałem gdzieś pomiędzy makro a mikrohistorią. Poprzez makrohistorię rozumiem taką historię w skali szerokiej, w skali kraju, w skali globalnej. Natomiast poprzez mikrohistorię będę przede wszystkim rozumiał tą historię, tą nam najbliższą, tą historię regionalną, dzięki której budujemy naszą tożsamość, dzięki której kształtujemy nasze postawy obywatelskie. To, co jest związane chociażby z pojęciem małej ojczyzny. Żuławy, jak i Nowy Dwór Gdański, też mają jeden zasadniczy problem, a mianowicie problem ciągłości historycznej. Musimy ciągle pamiętać, że po 1945 roku historia Żuław zaczyna się niejako na nowo. W miejsce dawnych, przedwojennych mieszkańców tych regionów przychodzą nowi powojenni polscy osadnicy. To też powoduje, że my tą historię odkrywamy na nowo. Ciągle też niewiele wiemy, a żeby zakorzenić się w tym miejscu, powinniśmy poznać tą historię dogłębnie. To, co też jest takim bardzo problematycznym punktem w poznawaniu historii lokalnej, to jest przede wszystkim to, że wiedzę ciągle opieramy na opracowaniach sprzed II wojny światowej. Jeżeli nawet powstają prace regionalistów, historyków, to one w bardzo niewielkim stopniu odwołują się do materiału archiwalnego, a bardziej korzystają z osiągnięć byłych mieszkańców i wspomnień niż z dogłębnej analizy źródeł historycznych. I to jest chyba ten największy problem, z którym często się spotykamy, a mianowicie, no dobrze, a skąd źródła historyczne do poznania początków Nowego Dworu Gdańskiego? Ja sobie pozwoliłem na przygotowanie pewnego rodzaju bazy. Bazy źródłowej, z której czerpałem, przygotowując dzisiejsze wystąpienie. To, co jest bardzo charakterystycznego, to przede wszystkim to, że podzieliłem sobie źródła na pewnego rodzaju typy. Pierwsze z nich to będą tak zwane dokumenty wytworzone w środowisku królewskim. Część Państwa doskonale wie, że dobra nowodworskie stanowiły, jakby to powiedzieć, część dóbr królewskich, którymi zarządzał król i które mógł on wydzierżawić. Stąd też bardzo często kancelaria królewska sporządzała dokumenty, które bezpośrednio bądź pośrednio dotyczyły terenu Żuław, dotyczyły również Nowego Dworu Gdańskiego. Takimi podstawowymi dokumentami to są przede wszystkim przywileje i dekrety zawarte w metryce koronnej, a także akta sądu referendarskiego, które zawierają sprawy, jakie toczyły się pomiędzy mieszkańcami poszczególnych wsi, poszczególnych dóbr królewskich, a ich właścicielami bądź dzierżawcami. One w większości prowadzone są od końca XVI wieku. Stosunkowo duża ich liczba również dotyczy Nowego Dworu Gdańskiego i okolicznych wsi. I też takim kolejnym rodzajem źródeł, który dostarcza nam bardzo dużo informacji dotyczących przede wszystkim opisu poszczególnych wsi, powinności podatkowych, są to lustracje królewskie, które prowadzone są od 1564-1565 roku i które obejmują również tereny dzierżawy nowodworskiej. Drugim
typem dokumentów to są dokumenty, które powstają w regionie. No i tutaj największa ich liczba znajduje się przede wszystkim w Archiwum Głównych Akt Dawnych, Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz Archiwum Państwowym w Malborku. To są różnego rodzaju rewizje ekonomii malborskiej, które pośrednio również dotyczą poszczególnych wsi ekonomii nowodworskiej. Tutaj, jeżeli Państwo spojrzycie się, również widać chociażby rewizję z 1510 roku z opisami wsi Jeziernik. Te Villa Schunzie to właśnie jest Jeziernik, gdzie mamy wymienionych poszczególnych właścicieli nieruchomości, wysokość podatku, jaki powinni oni płacić. Kolejnym zbiorem dokumentów są dokumenty lojców, a więc pierwszych właścicieli. Niestety do naszych czasów przetrwało wyłącznie niewielki fragment bogatego archiwum lojców, głównie księgi rachunkowe z lat 60., ale one pokazują, jak duży zasięg działalności handlowej tej bankierskiej rodziny dotyczy również kwestii żuławskich. Ostatnim jakby w tym spektrum dokumentów wytworzonych w regionie są również wizytacje parafii katolickich, gdzie obok takich bardzo charakterystycznych opisów kościoła, jego wyposażenia, mamy również opisane stosunki wyznaniowe, chociażby pomiędzy katolikami, protestantami, jak również powinności wiernych. Mamy również źródła, o których bardzo często, nie doceniamy, a więc materiał ikonograficzny i materiał kartograficzny. Tutaj Państwo widzą jedną z najstarszych map Prus, sporządzoną przez Kaspera Hannenbergera w 1576 roku. Tutaj jest jej przedruk z 1625 roku. To też jest bardzo ciekawe, bo ta mapa powstaje dokładnie 6 lat po założeniu nowego dworu gdańskiego. I zresztą o niej też będę później opowiadał. Historyk ma również do pomocy różnego rodzaju źródła wytworzone w późniejszej epoce. Niesamowitym materiałem jest do dzisiaj w sumie jedna z najlepszych kronik i jedyna kronika opisująca całe Żuławy, a mianowicie praca Abrahama Hardwisia, opisanie historyczno-geograficzne, opisanie trzech części Żuław. Do tego dochodzą różnego rodzaju inwentarze dóbr sporządzane chociażby w XVIII wieku, czy też menonicka kronika Orłowskiego Pola, której obok historii menonitów w regionie poznajemy również informacje o początkach Nowego Dworu Gdańskiego. W takim razie, jeżeli już jesteśmy przy Nowym Dworze Gdańskim, należałoby sobie też odpowiedzieć na pytanie, no jak wyglądały te okolice Nowego Dworu Gdańskiego przed jego powstaniem. Tutaj taką datą graniczną jest rok 1466. No, wtedy zmieniają się bardzo wiele. Jeżeli byśmy mogli mówić o wcześniejszych okresach, no, musielibyśmy przedzielić sobie na dwie części. Tam taką bardzo charakterystyczną starożytność i średniowiecze. I pierwsze ślady osadnictwa w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego sięgają około 2,5 tysiąca do 1700 lat przed naszą erą. I to, co jest bardzo ważne, no to nie jest stałe osadnictwo. Ono ma przede wszystkim charakter sezonowy i związane jest z zajęciami ówczesnej ludności, a więc pozyskiwaniem bursztynu czy też rybołówstwem. Sporo informacji na ten temat dostarczają nam przede wszystkim wykopaliska archeologiczne. I tutaj jeszcze przed wybuchem II wojny światowej niemieccy archeolodzy badali chociażby okolice Lubieszewa. Później kontynuowali to również polscy archeolodzy Ostaszewa czy też nadmorskich wsi Sztutowo czy Stegna. To, co również wiemy, że te tereny, one były niezwykle bagniste i lesiste. Dzisiaj wydaje nam się to nie do pojęcia, że na Żuławach mogły być ogromne połacie lasu. No, kiedyś ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Stałe osadnictwo ono pojawia się dopiero wraz z pojawieniem zakonu krzyżackiego. Kronikarze wczesnonowożytni opisywali, że do 1281 roku na Żuławach Malborskich funkcjonowało tylko 5 wsi.
W momencie pojawienia się zakonu krzyżackiego i przeniesienia jego stolicy w 1309 roku na Zamek Malborski następuje lokacja nowych ośrodków wiejskich na prawie chełmińskim i to, co jest bardzo charakterystycznego. W okolicach Nowego Dworu Gdańskiego w tym czasie powstają chociażby lokowane zostają wsie Tuja, około 1315 roku Marynowy w 1321 roku, Lubieszewo około 1341, choć tutaj też pojawiają się wzmianki o tym, że osada może mieć o wiele starszy rodowód i sięgać już czasów słowiańskich. Również pojawia się w projekcie Urkundenbuch informacja na temat tego, że prawdopodobnie mógł być wydany wcześniejszy przywilej lokacyjny przez wielkiego mistrza krzyżackiego Wernera von Orslena. W 1349 roku wzmiankowana jest wieś Orłowo, natomiast w 1352 roku powstaje wieś Tigenhagen, Cyganek, dzisiejszy Cyganek z Żelichowo. To, co jest bardzo charakterystyczne, to wszystkie wsie zostają lokowane na prawie chełmińskim. Większość z nich ma wielkość około 40-60 łanów. I to, co jest niezwykle istotnego z punktu widzenia Żółwi, to, co też będzie, jakby to powiedzieć, funkcjonować przez cały okres staropolski, a mianowicie to, że stosunkowo niewielka była renta w naturze, czy też pańszczyzna, w większości żółwscy gospodarze płacili rentę pieniężną, a więc czynsz za posiadaną ziemię. To, co też jest bardzo charakterystyczne, to będzie, jakby to powiedzieć, jeden z tych punktów, dlaczego ci żółwscy gospodarze, w przeciwieństwie chociażby do innych regionów Rzeczypospolitej, od XVI wieku będą się bogacić. Stąd też te niezwykle bogate domy podcieniowe, ogromne gospodarstwa liczące dzisiaj powyżej, jeżeli byśmy przeliczyli to na dzisiejszą jednostkę miary, powyżej 100 hektarów, gdzie patrząc na przeciętnego chłopa pańszczyznianego w Rzeczpospolitej, no, mamy niewielkie gospodarstwa, jakąś chałupinę i bardzo często ogromne świadczenia na rzecz szlachty, sięgające początkowo od jednego, później do 6 dni w tygodniu. Jak duże były te osady, warto zwrócić uwagę chociażby na księgę czynszową domu malborskiego, a więc stworzoną przez zakon krzyżacki w początkach XV wieku. Widzimy, że chociażby wieś Ostaszewo miała 50 łanów, w tym znajdowały się tutaj trzy karczmy, i płaciła troszkę ponad 80 marek czynszu. Jeziernik, 50 łanów, 3 karczmy i 94 marki. To też jest ciekawe, że kwota ta była troszkę większa, niżeli płaciło chociażby Ostaszewo. Lubieszewo, 59 łanów ziemi, też 3 karczmy i łącznie mieszkańcy płacili 155 marek i 5,5 szylinga czynszu. No i Orłowo, jako taki przykład, no tutaj mamy dwie karczmy, a więc o jedno mniej i mieszkańcy płacili troszkę ponad 88 marek. To doskonale widać, że te wsie w czasach krzyżackich, one rozwijały się i to nie były małe wsie. To też warto pamiętać. Sytuacja ulega zmianie w 1466 roku, kiedy w wyniku wojny trzynastoletniej zakon krzyżacki traci tereny Żuław, a pojawia się na nich polska administracja. To, co też jest bardzo charakterystycznego, w ramach nowo powstałej prowincji Prusy Królewskie powstaje województwo malborskie, które obejmuje znaczną część Żuław, no tutaj głównie chodzi o te Żuławy malborskie. Pod względem powierzchni to jest najmniejsze ze wszystkich trzech województw, jakie powstają na terenie Prus Królewskich. Zajmuje około 2096 km kwadratowych. I to, co jest najistotniejszego, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na to, kto jest przede wszystkim właścicielem ziemi,
Zauważymy tutaj, że stosunkowo niewielka liczba wsi należy do szlachty czy kościoła, a ponad 64,6% to jest własność królewska. To są tak zwane domeny królewskie, z których król mógł czerpać dochody. One były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie skarbu królewskiego. I to, co będzie bardzo charakterystyczne, będzie się to wiązało również z powstaniem tak zwanych powstaniem ekonomii, a więc tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z ekonomią malborską, później wydzieloną ekonomią również nowodworską. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest prosta też definicja tego, czym były królewszczyzny. I to nic takiego jak tak zwane dobra królewskie, domeny państwowe, domeny publiczne. To były majątki ziemskie, miasta. One już funkcjonowały w Rzeczypospolitej od czasów piastowskich. Władca, który potrzebował pieniędzy, potrzebował również, no dzisiaj byśmy mogli sobie powiedzieć, pomocy ze strony możnych, często im wydzierżawiał lub dawał w zastaw, co powodowało, że te tereny znikały ze skarbu królewskiego, no i ulegały poważniejszemu zmniejszeniu. W początkach XVI wieku tereny Żuła w większości wchodzą w skład tak zwanej ekonomii malborskiej i obok ekonomii samborskiej. Była to jedna z najbogatszych ekonomii działających w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku. To, co też jest bardzo ciekawe, bardzo szybko z terenów ekonomii malborskiej zaczynają być wydzierżawiane bądź oddawane pod zastaw poszczególne wsie. I tutaj doskonale widzimy to na przykładzie chociażby wsi w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego, kiedy w połowie XIV wieku pojawia się bogata rodzina Feldstedtów. I tak jakby na dobrą sprawę moglibyśmy powiedzieć, że to od niej zaczyna się proces wydzielania z ekonomii malborskiej osobnej dzierżawy, bądź też, jak to często spotykane w źródłach, tenuty nowodworskiej. Rudolf Feldstedt, nazywany też Rolofem, pożycza ogromną na owe czasy sumę pieniędzy królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. W zamian za to w 1472 roku otrzymuje w dzierżawę części Jeziernik i Ostaszewo, w tym niezwykle dochodową przeprawę na Wiśle. No, ona nazywana jest w źródłach Schönebergefahe. W 1476 posiada kolejne wsie, Tuje, Lubieszewo, Orłowo. I to, co jest niezwykle ważne, te wsie przynoszą mu ogromny dochód. To też wiązało się z tym, że rodził się powoli ten popyt na polskie zboże. To była doskonała możliwość lokowania kapitału. W momencie śmierci Rudolfa ziemię, czy też dzierżawy w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego przejmuje jego syn Reinhold w 1515 roku i włada nimi, czy też zarządza do około 1529 roku, kiedy ziemię te w zapisie testamentowym przejmują po nim przedstawiciele trzech rodzin. Rodziny Feldstedt, rodziny Milnerów i z naszego punktu widzenia najważniejsi, a mianowicie Lojcowie. To, co tutaj Państwo również w rogu widzicie, to jeden z dokumentów, jaki zachował się w metryce koronnej, poświadczający nadanie wsi Tui i Lubieszewa dla Reinholda Feldstedta. To, co jest, tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy Feldstedt zaczyna otrzymywać od Kazimierza Jagiellończyka poszczególne wsie, a później czynią to kolejni władcy z dynastii Jagiellonów, między innymi Zygmunt Stary, rozpoczyna się proces wydzielania z ekonomii malborskiej, którą tutaj Państwo widzicie na dole, osobnej ekonomii nowodworskiej. Tymi, którzy odgrywają najistotniejszą rolę z punktu widzenia powstania Nowego Dworu Gdańskiego i tej już właściwej ekonomii nowodworskiej, jest
bogata, kupiecko-bankierska rodzina Lojców. Jej początki sięgają XV wieku i no, nie są bezpośrednio związane z Żuławami, a ze Szczecinem. To tam Lojcowie zbierają pierwsze szlify kupieckie, to tam też dzięki dobrym koneksjom i zawartym małżeństwom udaje im się wejść w elity miejskiego patrycjatu. Rozpoczynają również wielką karierę. Karierę, która spowoduje, że w przeciągu kilkudziesięciu lat Lojcowie staną się rodziną uważaną za jedną z najpotężniejszych w Europie, jedną z najbogatszych, często zresztą określaną jako Fuggerowie Północy, Fuggerowie, a więc bogaty bankierski ród, który pożyczał ogromne sumy pieniędzy cesarzowi niemieckiemu Karolowi V. Co było przyczyną i jakby na czym ci Lojcowie dorobili się tych ogromnych pieniędzy? Obok koneksji i małżeństw, które odgrywały istotną rolę, przede wszystkim były dwie rzeczy. Próba zmonopolizowania handlu solą. Dzisiaj nam może się to wydawać dziwne, jak można dorobić się majątku na soli, ale musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz, że w początkach XVI wieku sól była przede wszystkim podstawowym produktem, który umożliwiał konserwację pożywienia. Ci, którzy dzierżyli kopanie soli, czy też w Wieliczce, jeżeli byśmy popatrzyli na Rzeczpospolitą, byli bardzo bogatymi ludźmi. Drugą taką gałęzią, dzięki której Lojcowie dorobili się ogromnych pieniędzy, był handel zbożem. I to, co jest bardzo ważne, dzięki temu kapitałowi, który udało im się zebrać na handlu, mogli rozpocząć również działalność bankierską. Lojcowie bardzo szybko zaczęli udzielać kredytów między innymi książętom w Rzeszy, królom Danii, Węgier i chyba tej najważniejszej postaci z ich punktu widzenia i wielkiej kariery królowi Polski Zygmuntowi Augustowi. No, to też był jakby zbieg okoliczności, który spowodował, że Lojcowie przerzucili część swojej działalności handlowej do Gdańska. Efekt konfliktu wewnątrz Rady Miejskiej Szczecina spowodował, że założyli jedną ze swoich filii handlowych w Gdańsku, który uczynili obok Szczecina głównym ośrodkiem wymiany handlowej. No, ten Gdańsk też nieprzypadkowo został wybrany na siedzibę. Musimy pamiętać, że to jest jednak potężne miasto hanzeatyckie, które stanowiło główny punkt wymiany w basenie Morza Bałtyckiego. To, co było też niezwykle umiejętnego, jeżeli popatrzymy na karierę Lojców, to, że oni bardzo korzystnie zawierali małżeństwa. Żenili swoich synów, czy wydawali za mąż swoje córki z ówczesną elitą kupiecką Europy. Dzięki temu chociażby weszli w posiadanie monopolu, można by śmiało tak powiedzieć, na handel solą w Lunebergu. I to, co jest bardzo ważnego w Gdańsku, dzięki małżeństwu z jedną z członkiń rodu Feldstedt, Lojcowie zostali nie tylko spowinowaceni z Feldstedtami, ale również z samym Mikołajem Kopernikiem. To odegra istotną rolę, jeżeli popatrzymy chociażby na karierę Hansa II Lojca, który miał zastąpić Mikołaja Kopernika na stanowisku kanonika warmińskiego. Sami Lojcowie są obecni na Żuławach od 1535 roku i tutaj właśnie w nadaniach testamentowych po Feldstedtach otrzymują część żuławskich wsi bezpośrednio w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Najprawdopodobniej pojawiają się około 1547 roku. Do końca nie wiadomo, dlaczego Michał Lojc zdecydował się na przenosiny na Żuławy Malborskie. No, można upatrywać tego w kilku czynnikach. Przede wszystkim bezpośredni kontakt z producentami zboża. Można również mówić o kwestiach zdrowotnych, które gdzieś tam przewija się w tej literaturze XIX czy początkach XX wieku. Niewątpliwe jest to, że Lojcowie bardzo szybko stają się potężnym graczem, jeżeli chodzi o dzierżawione dobra na Żuławach Malborskich.
W 1552 otrzymują prawa do wsi Lubieszewo, Tuja, Orłowo, Ostaszewo. W kolejnych latach, już w 1565 posiadają również Cyganek i Żelichowo. To co ciekawe, w momencie kiedy oni otrzymują wieś Cyganek, w 1565 roku zostaje sporządzona lustracja, która mówi, że wieś ta jest całkowicie zalana, zapiaszczona, a więc teoretycznie nie nadająca się pod uprawy. W 5 lat później Lodzowie stworzą z niej prężny ośrodek wiejski, który powoduje, że przynosi kilkaset florenów więcej, niżeli przynosił 5 lat wcześniej. W 1569 roku otrzymują również wieś Altendorf. I to, co jest niezwykle ważnego, widać, że Żławy poprzez księgi rachunkowe z lat 60. widać, że Żławy odgrywały bardzo istotny punkt w działalności handlowej Lojców. No, chociażby świadczy o tym ilość transakcji, jakie były zawierane, czy w Lubieszewie, czy w Jezierniku. I to, co jest niezwykle ważnego, dlaczego oni otrzymywali te ziemie? No, podstawowa zasada. Skarb królewski potrzebował pieniędzy. Zygmunt August no nie należał do wyjątkowo oszczędnych władców, a skądś pieniądze na swoje działania musiał brać. I tu w sukurs przychodzili mój ojcowie, którzy wykładali ogromne sumy pieniędzy, mówi się czasami nawet o 400 tysiącach dukatów. Lojcowie inwestują w największy projekt Zygmunta Augusta, a mianowicie Komisję Morską. Służą mu pomocą w misjach dyplomatycznych. No, to jest rodzina, która jakby jest w bezpośrednim kontakcie z królem polskim, której on odwzajemnia się, nadając poszczególne dobra na Żławach, które są notabene bardzo dochodowe. Dla nich to też była doskonała możliwość lokowania kapitału. I w momencie, kiedy ich pozycja na Żławach jest na tyle mocna, Lojcowie naturalną koleją rzeczy zdają sobie sprawę, że warto również zainwestować w swoją siedzibę. Jak i dlaczego wybrali akurat okolice dzisiejszej ulicy Chrobrego i 3 Maja w Nowym Dworze, no, ciężko jednoznacznie powiedzieć. Wpływ ogromny mogło mieć na to również położenie, bliskość rzeki Tugi, to, że była to wyspa w tamtym czasie. Najprawdopodobniej od lat 60. już rozpoczynają pracę nad budową nowej siedziby rodu. No wiemy to z kilku przekazów źródłowych, a mianowicie z skarb podskarbich z 1565 roku, które mówią o tym, że Lojcowie wycinają bardzo duże połacie lasu w okolicach Żelichowa. To, co jest też niezwykle ważnego, no po co wycinać lasy? No przede wszystkim drewno było potrzebne pod budowę. W lustracji z 1570 natomiast mamy już ewidentnie informację, że nie do końca legalnie Lojcowie pozyskują z zamku malborskiego cegłę pod budowę nowego dworu. No to też jest ciekawe, że w lustracji pojawia się dokładnie Lojcowie pozyskują cegłę pod budowę nowego dworu. Jest pytanie, czy pierwotny zapis był z dużych liter, co może świadczyć o tym, iż już w 1570 roku pojawia się ta nazwa, którą dzisiaj my używamy, Nowy Dwór, czy chodziło po prostu tylko o to, że chcą wybudować no, nową siedzibę w opozycji do starych dworów, chociażby takich jak Zamek Malborski, założyć coś nowego. W 1570 roku zostaje ukończona budowa na wyspie w rozwidleniu rzeki Tugi i to jest data, którą śmiało możemy uważać za początek nowego dworu gdańskiego. Ukończenie przez Lojców budowy zamku daje początek dzisiejszemu nowemu dworowi gdańskiemu. No co wiemy o tych pierwszych latach? I tutaj to, co jest najważniejsze, wiemy naprawdę bardzo niewiele. Przede wszystkim utrudnione to jest ze względu na brak archiwaliów. Tak jak już wcześniej wspomniałem, pokaźne archiwum rodziny Lojców, które zawierało ich prywatne dokumenty,
zaginęło podczas II wojny światowej, nie wiadomo, czy kiedykolwiek się odnajdzie. Dokumenty rachunkowe z transakcji handlowych nie poświadczają o, czy też nie przekazują nam informacji na temat tego, jak mógł wyglądać zamek, jakie kwoty pieniężne zostały na niego przekazane. Najwcześniej, jakby to powiedzieć, otrzymujemy informacje z mapy Kaspera Hannenbergera z 1576 roku i jej późniejszego opisu wydanego przez tego wybitnego kartografa i geografa z 1596 roku. Tam pojawia się informacja o, czy też bardziej precyzyjnie, zostaje zaznaczona w okolicach dzisiejszej, jeżeli byśmy to przełożyli na dzisiejszy Nowy Dwór, miejscowość Lojce. Co może świadczyć o tym, że w 1576 roku nie do końca jeszcze funkcjonowała ta nazwa, którą my gdzieś tam kojarzymy niemiecką, a więc Tegenhof. Niestety w opisie sporządzonym 20 lat później, poza tylko wymienioną samą nazwą jej zaznaczeniem, gdzie ona jest na mapie, nie mamy żadnych informacji o tej miejscowości. O ile część żuławskich wsi posiada rozbudowane informacje, chociażby o przywilejach, o powodziach czy zjawiskach nadnaturalnych, o tyle w przypadku wspomnianej przez Hannenbergera miejscowości Lojce jest ona tylko wymieniona z nazwy. Kolejną informację dostarcza nam praca Dionizosa Runała z 1582 roku, gdzie jest dokładna już wzmianka, że Lojcowie w 1570 roku wybudowali Tegenhof, a więc dwór nad Tugą, czy też zamek nad Tugą. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli na te źródła XVI-wieczne, to o wiele częściej pojawia nam się właśnie ta nazwa, więc Tegenhof, Tugenhof, jak się często też będzie to spotykać, niżeli ta zmiankowana tylko jeden raz nazwa Lojce. To też zresztą jest ciekawe, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że kilkadziesiąt lat później obok nazwy Tegenhof będzie również funkcjonować Weicherhof, a więc nazwa od późniejszych właścicieli. No i to, co daje początek to Nowemu Dworowi Gdańskiemu, to przede wszystkim zamek. To możemy sobie zadać pytanie, jak ten zamek wyglądał. Dzisiaj przede wszystkim nasza wiedza na jego temat opiera się na dwóch elementach. Jeden z nich to ten właśnie obraz z kościoła, z ołtarza w kościele w Lubieszewie. Ja od razu powiem, że nie do końca też jestem przekonany, że przedstawiony obok kościołu w Orłowie, w Lubieszewie budynek, który tutaj widzimy, to jest budynek zamku nowodworskiego. No może być równie dobrze jedna z siedzib wcześniejszych Lojców. Co mnie najbardziej, jakby to powiedzieć, powoduje, że nie do końca jestem w stanie w to uwierzyć, a mianowicie to, że mamy jeden kościół, którym najprawdopodobniej jest tuja i z tyłu jeszcze jedna budowla, która przypomina zamek z czterema wieżami. Dlaczego odwołuję się do tych czterech wież? No, to będzie niezwykle ważne, przede wszystkim dlatego, że jeżeli spojrzymy na sporządzony przez szwedzkich kartografów plan sytuacyjny dóbr nowodworskich, najprawdopodobniej, który został sporządzony w latach wojny polsko-szwedzkiej w 1626-1635, widzimy zamek z czterema wieżami. Dzisiaj tym drugim elementem, z którym czerpiemy wiedzę o zamku, jest herb, który przedstawia herb z czterema z trzema wieżami. Tutaj mamy wizerunek z czterema wieżami. Możemy sobie zadać pytanie, jak to się stało, że nagle mówiliśmy o trzech wieżach, nagle wyskakują cztery wieże, potem znowu pojawiają się trzy wieże. Najprawdopodobniej zamek zostaje przebudowany przez późniejszych właścicieli Weicherów. Może została wtedy dobudowana ta czwarta wieża. Po wojnach polsko-szwedzkich można przypuszczać, że ze względu chociażby na zapotrzebowanie na surowiec ta wieża została rozebrana i już w dwóch opisach zamku z 1717 i 1747 roku mamy zamek z trzema wieżami. To, co jest bardzo też
interesującego, te najwięcej informacji dotyczących tego, jak ten zamek wyglądał, dostarczają nam już późniejsze dokumenty, a więc dwa inwentarze sporządzone, jeden na polecenie Jakuba Sobieskiego, drugi na kanoniczek warszawskich z pierwszej połowy XVIII wieku. To, co wiemy, to przede wszystkim to, że zamek już był bardzo zniszczony wskutek wojny północnej i zaniedbań samych właścicieli. Miał dwie kondygnacje, a więc dwa piętra, bardzo dużą ilość okien, trzy wieże, z czego jedna przeznaczona była na więzienie. To, co również jest bardzo charakterystycznego, pomimo tego, że dzierżawa, jak i zamek zmieniał swoich właścicieli, bo to też jest ważne, aby powiedzieć, że po Lojcach przyszli Wejherowie, później Jakobseni, Gębiccy, Sobiescy, kanoniczki warszawskie, cały czas przez ten okres nad wejściem do zamku widniał herb rodziny Lojców. To jest o tyle istotne, jeżeli popatrzymy na pewnego rodzaju szacunek dla budowniczych zamku i założycieli osady. Obok zamku funkcjonowały również zabudowania gospodarcze, browar, stajnie, chlewy, budynki folwarczne, młyn koński, dom administratora, który szczegółowo wiemy, jak wyglądał, wiemy również, jaki księgozbiór się z nim znajdował, co może świadczyć o tym, że zarządzający zamkiem byli osobami niezwykle wykształconymi. No i ogrody, o których bardzo szeroko rozpisywał się Abraham Harzwisz, mówiąc o tym, że w czasach Sobieskich te ogrody przyciągały okolicznych chłopów, którzy mogli tutaj swobodnie zjeść każdy owoc. Oczywiście tych owoców nie można było wynieść na później, ale można było je zjeść na miejscu, w tym między innymi słynne wiśnie hiszpańskie. O zamku, jakby to powiedzieć, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję też porozmawiać później. Warto jednak zastanowić się nad tym, co z samymi Lojcami. Skoro mamy budowniczych zamków, skoro mamy założycieli Nowego Dworu Gdańskiego, no, co się dzieje, że ci Lojcowie nie do końca przedostali się do takiej świadomości społecznej? Jeżeli byśmy sobie popatrzyli na ich wielką karierę związaną chociażby z pożyczkami, prowadzeniem handlu i zwrócili uwagę na to, kto pożyczał od nich pieniądze, a więc przede wszystkim król Zygmunt August, który uczynił z nich swój ród bankierski numer jeden, zauważymy jedną rzecz. O ile monarchom, i to nie tylko w Polsce, łatwo było pożyczać pieniądze, o tyle trudniej było już te pieniądze oddawać. Widać to doskonale na przykładzie Fuggerów, którzy pożyczają ogromne pieniądze cesarzowi Karolowi V, ale kiedy cesarz bankrutuje w 1557 roku, wkrótce potem bankrutują również Fuggerowie. Podobny los spotkał Lojców. W momencie, kiedy w 1572 roku zmarł Zygmunt August, nie miał kto spłacić jego długów. Szlachta, czy też bardziej precyzyjnie Sejm Walny, nie był skory do płacenia podatku długów króla. Lojcowie mieli ileś tam interesów rozpoczętych, no i powstaje problem, przede wszystkim ich bankructwa. Obecni są jeszcze na zamku nowodworskim do końca lat 70. XVI wieku. W 1576 roku, pomimo bankructwa, odnotowany jest Jan II Lojc, który wpłaca sumę 3040 florenów na rzecz skarbu królewskiego z tytułu dzierżawy. Wzmiankowany on jest jeszcze rok później. W 1579 roku dobra nowodworskie przechodzą na własność, przechodzą w ręce starosty puckiego Ernesta Wejhera, ale on pozwala na to, aby w zamku mieszkał przez pewien czas również Szymon Lojc. Pomimo ogromu zasług dla rozwoju chociażby polskiej floty związanej z Komisją Morską, ogromnych pożyczek,
jakich udzieliła rodzina Lloydsów, ale także również rozwoju Żuław, bo musimy pamiętać, że Lloydsowie są tymi, którzy propagują chociażby osadnictwo menonickie na terenie Żuław Malborskich. Rodzinę spotyka tragiczny koniec. Tracą dwór, czy też zamek, który wybudowali, tracą znaczenie polityczne, ale nie kończy się wraz z ich upadkiem historia Nowego Dworu Gdańskiego, bo ona będzie trwać dalej. W końcu XVI wieku całe dobra nowodworskie zajmowały powierzchnię około 110 kilometrów kwadratowych, na których żyło 2004 osoby. Dobra te rozwijały się dalej. Przeszły kolejno, tak jak już wspomniałem, w ręce Wejherów, w ręce Jakobsenów, Gębickich. W 1680 roku na własność wykupił je król Jan III Sobieski. Przez kilkadziesiąt lat pozostawały w rękach jego rodziny. Zresztą archiwów Sobieskich jest w miarę dobrze zachowane i jesteśmy w stanie prześledzić te losy, o czym zresztą mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł Państwu opowiedzieć w kolejnym wykładzie. Dziękuję za uwagę.